były te, to tam już były bardzo drogie, wiesz, takie przybytki, jakieś tam hotele, nie hotele, co kosztowały tam po milion, milion pięćset. A maksymalnie z moich biznesów, które miałem, to się dostawało tam 700 milionów na przykład. Oj, milionów? Miliard, sorry, miliard. Jenów. Miliard 500 kosztowało, a ja zarabiałem 700 milionów na przykład za jeden ten, za jeden zbór. Już powiem ci, jak mi tak mówisz finansowy, to mi tak, nie wiem, czy to musiałeś zbierać, czy nie, bo tak miliard, miliard, i to mi się tak No, myli. właśnie. A ten hajs, ten sam hajs, który zarabiałeś w tych biznesach, to wykorzystywałeś do ulepszania postaci swojej. No. Także ten sam hajs, który wydawałeś na ten. A te biznesy wydajesz na ulepszanie postaci i różne te, różne wiesz, perki tam sobie wykupujesz w drzewku umiejętności. Czekaj, bo ja tu mam rzeź. Czekaj, czekaj, bo ja tu rozpierduchę mam. No, a ja właśnie w jakimś zaułku znalazłem trupa. A ja właśnie z minigana typa pociąłem grubo. A w Mogę co ci ty dać. grasz teraz? W pub tego z wampirkami. Co? Tego z wampirkami grę. Aha. Ale mapa to jest po prostu ta sama, identyczna jak była, wiesz, wcześniej. Z drobnymi dodatkami. Czyli jeśli o mapę chodzi, to się nie zmieniło. Dobra, nagrałem ostatnie 3 minuty, więc ci prześlę. 5 minut. Nie, 3 minuty zapisałem, ale to obetnę. I ci podeślę. No, a ja właśnie znalazłem trupa. Ktoś zamordował gościa. I gość miał przy sobie ten. Gość miał przy sobie telefon. I akurat zadzwonił, więc odebrałem. Okej. I gość po drugiej stronie słuchawki kazał mi iść do baru gdzieś tam. I nie chciał słuchać, że to nie jest mój telefon. No, a teraz w jedynce, ta druga postać, co była w tamtej części. Chodzi po ulicach.
I co robi? cały czas zaczepia tę postać, którą tutaj gram. I chce się bić z nią. Nim. Czyli tamtą postać, którą wcześniej grałeś, zaczepia tą postać, którą teraz grasz. Tak. No i tutaj w ogóle jest to, bo masz dodatkowy styl walki, nie? I zdobywa się w ten sposób ulepszenie, że za każdą walkę z nim on go cały czas chodzi, zaczepia, nie? W takim japońskim stylu, że o, ty, Kiryu, ja chcę się z tobą bić. Ten mówi, nie, ja nie chcę się z tobą bić. Ale słuchaj, ja znajdę powód, żebyś ty się chciał ze mną bić. No i za każdym razem gdzieś tam łazi, jakieś durnoty wymyśla. Była taka historyjka, że trafiłem do jakiegoś baru, a tam barmanem jest ten gość, nie? Jo, ten, który cię No zaczepia. i takie zdziwienie, że o, co ty tutaj robisz w ogóle? A nic, mówi, ja w swoim poprzednim życiu byłem królem nocy. Lubię obsługiwać klientów. No i rzeczywiście, w tamtej grze przecież on był właścicielem klubu takiego z hostesami i obsługiwał klientów. No i mówi tak, że masz, napij się tego, nie? No i dobra, ten napił raz, napił się dwa. No i ten mówi, dobra, no to będzie cię kosztować 500 tysięcy jenów. Ja I on mówi, pierdzielę. co? Mówi, to ściema jest. Nie będę płacić. No i ten mówi, o widzisz, masz powód, żeby się ze mną bić teraz. No dobra, okej. No i się napierdzielają. Nie, no dobre, nie powiem, Tego typu dobre. historia. Taki typowy japoński, wiesz, humor. Ja. Nie grałeś Metal Gear Solid 4? Nie. A grałeś w ogóle w jakikolwiek? Jeszcze nie właśnie. Czekaj, bo O mam walkę. Boże. Nawet na tym, na PSX się nie grałeś? I tak, ale przez chwilę. A, to nie będziesz wiedział, o co chodzi. O, dobra, mam. Czekaj, mam wampira. Kurde, pojechał mnie, fuck! Shit, pojechał mnie i wypił. Ale mam dwóch typów. Ale trzeci go dorwał. Czy tam... Chyba. Dobra, ostatnia szansa. No, możesz odpowiadać. Co? Bo nie pamiętam już, co ci mówiłem. To o tych... Dobra. To o tych broniach tam coś. A tu? O Jezu, nie o broniach. Czekaj, bo się do typa strzelam.
Kurwa, muszę zajść do Boba oto jamy. Dobra, mam dwóch zabitych, jestem w pierwszej dziesiątce. Rewelacja. Oj! Kurde, powalił mnie, fuck! Kurde, gdzie ten Bob to jama jest? Kurde, zabił mnie, fuck! Dziewiąty. Jakbym miał kamizelkę, to by mi się udało. Dobra. Opuść. Ale ja wszystko kurde odkryłem.